z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”. Jezus uwielbia Ojca za ludzi prostego serca. Oni w swojej ufnej prostocie są gotowi jak nikt inny przyjąć Bożą naukę. Tu zadajemy sobie pytanie, dlaczego ludzie, tak zwani ludzie po ludzku mądrzy, nie rozumieją tego, co Boże. Bo oni, po ludzku mądrzy, chcieliby zgłębiać Boga własnym rozumem. A trzeba przyjąć, że to, co Boże, przekracza ludzki rozum. Poznanie Boga jest zawsze darem Pana. Na ile On pozwoli, to wejdziemy w Jego tajemnice. Na ile będziemy pokorni wobec Niego, to będziemy zdolni zrozumieć, poznać Jego głębie, Jego tajemnice. Przecież siebie nawzajem możemy naprawdę poznać dopiero wtedy, kiedy zechcemy się otworzyć na siebie. Nawet Ty, zwyczajny człowiek, jesteś dla mnie kimś mało znanym, dopóki sam nie dasz mi się poznać. Przypomnijmy sobie to, co Jezus, Syn Boży, objawił nam o swoim Ojcu. Przypomnijmy sobie przypowieść o Synu Marnotrawnym, która mówi o tym, że Bóg nie tylko kocha, ale kocha miłością, która wręcz przymusza do porzucenia grzechu, do powrotu na właściwe tory więzi z Nim. Maryjo, pomagaj nam wracać do serca kochającego, pełnego prostoty przed Bogiem, słuchać Pana, szukać w Nim światła dla swoich dróg. Ty czekasz na Boże znaki, ufasz Jego prowadzeniu. Jesteś pokorna, cicha przed Bogiem. Różaniec uczy nas takiej prostej, ufnej drogi do Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.